Przez pryzmat wiedzy. Ja nazywam się Aleksandra Gacek, a dzisiaj będziemy rozmawiać o solidarności, o której porozmawiam z panem profesorem Zbigniewem Stawrowskim. O solidarności przez duże S. Rok 1980 i nazwisko Walentynowicz. Czy to jest możliwe, że od tego jednego nazwiska, tej jednej osoby zaczęła powstawać Solidarność? Takiego gwałtownego przyspieszenia dzieje, uzyskały rok wcześniej, to znaczy w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. Ja muszę powiedzieć, ja to nieprawdopodobnie przeżyłem. W 79 roku ja miałem 21 lat. I tak sobie myślę, że byłem taki mniej więcej jak 95% młodych ludzi, studentów dzisiaj. Nie? Zagubiony, poszukujący sensu, żyjący w zakłamanym, zafałszowanym świecie, w którym niczego nie można zmienić, miotający się, to tu, to tu, różnych rzeczy próbujący, prawda, doświadczający. Najgorsze wtedy to było to, że panowało powszechne poczucie, że ten zakłamany komunistyczny świat będzie trwał na wieki. Że nie ma żadnej perspektywy nadziei, perspektywy zmiany. Jak sobie ułożyć życie? Młody człowiek, czy młodzi ludzie planują sobie życie? Trzeba carpe diem, tak? Jest takie powiedzenie, nie? Nie ma żadnej nadziei na sensowne życie. No to jak się łapie różnych takich przelotnych, prawda, nie wiem, przyjemności, czy szaleństw, czy... I to jest doświadczenie końca lat 70. Polski. Powszechne, a ja to też czułem jako młody człowiek. I nagle przyjeżdża Jan Paweł II. Ja byłem wtedy daleki od kościoła. Tam normalnie, tak jak większość, nie wiem, pierwszej komunii, a potem to już wszystko, prawda, się potoczyło. Nawet ubierzmowania nie było. I nagle informacja, że został wybrany polski papież, nie? To ja byłem przekonany, że Wyszyński, bo w perspektywie warszawskiej ja nawet nie wiedziałem, nie znałem nazwiska Wojtyła, bo to nazwisko, jak człowiek nie chodził do kościoła, to w mediach, w telewizji się nie pojawiało w ogóle, prawda? O Wyszyńskim no to pisano, nie? Ale... No i okej, został wybrany, no już potem widziałem w telewizji, jak to jest jego pierwsze przemówienie z Rzymu, no. To robiło wrażenie takiego młodego człowieka. Coś się dzieje, nie? Coś dzieje. Ja pamiętam, że wtedy myślałem, że to znów nie religijnie jakoś tak, ale politycznie, że to jest ważne wydarzenie. Wiedziałem, że to coś zmieni. No i potem rok później, bo to 8 miesięcy później, w czerwcu 79 roku przyjeżdża Jan Paweł II do Polski. Ja pamiętam tą mszę na Placu Zwycięstwa, prawda? Ja byłem, witałem go na ulicach, jak jechał, a potem była msza i na tą mszę nie poszedłem. Siedziałem w domu, to było w telewizji, komuniści po raz pierwszy w ogóle transmitowali. Oglądałem w telewizji mszę i ten język dla mnie był taki, no, nieoswojony byłem z tym językiem, ale czułem, że dzieje się coś niezwykle ważnego, istotnego. A wieczorem, po tym jak sobie w telewizji obejrzałem, poszedłem na imprezę studencką. Taką całą nocną, no taką też bym powiedział, zakrapianą. Nie? I rano poszedłem na mszę, zaciągnęła mnie moja ówczesna dziewczyna, na mszę pod kościół świętej Anny w Warszawie. Było 9:00, no rano była msza i to było zesłanie Ducha Świętego. Bo nie kiedy papież mówił, niech wstąpi Duch Twój, to była Wigilia. Następny dzień to było zesłanie Ducha Świętego. Ja to przeżyłem, prawda? Nie byłem w stanie, znaczy wtedy tego tak nazwać, ale z perspektywy czasu to było coś niesamowitego. Tak jak mówię, to nie był mój język, ja nie byłem oswojony. Tam, nie to, że byłem jakoś wrogo nastawiony do Kościoła, nie, ale tak to nie był mój świat. Nie? No i pamiętam, co Jan Paweł II mówił do studentów, bo to było dla młodzieży akademickiej. Mówi, że wy wszyscy tutaj zebrani
młodzi przyjaciele, którzy uczycie się, studiujecie po to, żeby być w przyszłości inżynierami, lekarzami, nauczycielami. Bardzo dobrze, że to robicie, ale najważniejsze jest to, żeby w was się objawiło to, że jesteście córkami i synami Bożymi. Tak jak mówię, ja do końca wtedy tego nie... to nie był język mój, nie? Ale jedną rzecz czułem. On mówi do mnie, nie? Do wszystkich. Nie jesteś byle kim. Nie jesteś byle kim. Jesteś synem Bożym, nie? Jan Paweł II nic innego nie robił, tylko w czasie pierwszej pielgrzymki to mówił. Wszystkim Polakom, nie jesteście byle kim. Jesteście Bożymi dziećmi. Coś z tego wynika. Jak człowiek to usłyszy, to jest inny. To staje się inny, to można nazwać to nawróceniem, ale nawet nie w języku religijnym. Nagle otwiera mu się horyzont, zwłaszcza jak żył w jaskini. Prawda? I to przeżyli wówczas Polacy. Był początek Solidarności. To był początek. Tam się narodziła Solidarność, głęboko etyczna, z doświadczenia odzyskanej albo uświadomionej godności. Człowiek, który ma poczucie własnej godności, przestaje być niewolnikiem. Przestaje być niewolnikiem, co więcej, rodzi się jego wolność, a za wolnością odpowiedzialność za to, co do niego zależy, za siebie samego, za najbliższych, rodzinę, zakład pracy i tak dalej, i tak dalej. Po raz pierwszy wtedy zobaczyli się w takiej ogromnej skali, przecież tam były miliony, i sobie uświadomili, że to oni są większością. Właśnie jedna z wielu rzeczy, która poruszyła mnie w pana książce, to właśnie to, że solidarność to nie jest patrzenie sobie nawzajem w oczy, mhm. ale patrzenie wokół, tak. na tego, kto jest ranny, kto jest w potrzebie. Mhm. Jeszcze dopowiem do tego Jana Pawła II. Jeszcze Jan Paweł w czasie... To jest przesłanie ludzkiej godności. To jest pierwsza pielgrzymka, ale także w tym wymiarze historyczno-społecznym tam nieustanne nawracanie do historii, do źródeł chrześcijaństwa. Jan Paweł II ludziom mówił tak. Polska ma ponad 1000-letnią historię chrześcijaństwa, a komunistwa 35 lat. To jest epizod. Teraz jest, za chwilę tego nie będzie. Taki był wydźwięk tego, prawda? Przywoływanie tych wielkich postaci, świętych, ludzi sztuki, kultury polskiej. Budzenie godności nie tylko w tym wymiarze indywidualnym, ale i społecznym. Jesteście wspaniałym narodem. Macie korzenie. Nie? I to wszystko przyniosło efekty. Ten rok kolejny to był czas, kiedy ludzie przetrawili to. Tak jak pan profesor powiedział, Anna Walentynowicz i jej zwolnienie po prostu było... Tak, to mi to przypomni, tak. Było takim punktem zwrotnym, bo powiedzmy pielgrzymka papieża podbudowała, zasiała ziarno, ale tak jakby trochę też brakowało Polakom wtedy siły chyba do tego, aby się tak zjednoczyć. Bo my to oczywiście wiemy już jakby z dystansu, z historii, bo wtedy o Annie Walentynowicz wiedzieli tylko ludzie ze Stoczni Gdańskiej. Ona była bardzo tam znana. Suwnicowa, prawda? Taka działaczka, także wcześniej w oficjalnych związkach, znali ją, prawda? I nagle kobietę wyrzucają tuż przed emeryturą, nie? I to ludzi wkurzyło. Nie tam podwyżki, czy tam inne rzeczy. No. Znów, to jest to co Tischner opisał, prawda? Skrzywdzony człowiek. Skrzywdzony człowiek budzi największe oburzenie. Nie tylko litość, nie tylko pragnienie pomocy, ale oburzenie. No, tak dalej być nie może. I ja myślę, że w tym sensie Anna Walentynowicz, Anna Solidarność, jak ją nazywają, nie bez powodu, prawda? Bo to ona jest dużo lepszym symbolem niż ten, kto tym symbolem został. Niestety. To jest osoba, która sama troszczyła się o ludzi i nagle została potwornie, prawda, potraktowano. Jak śmieci. Ludzie powiedzieli nie, koniec, dalej tego. Na to nie pozwalamy.
Solidarności pisanej przez małe S, tak, która jest wspólnotą, jest szczególną więzią. I co leży u podstaw tej więzi? Czy to jest miłość, czy to jest szacunek, odpowiedzialność, może tolerancja? Czy jest to jeszcze coś więcej? Na pewno nie tolerancja, dlatego że... Zaraz powiem Pani dlaczego. Oczywiście wszyscy mniej więcej wiemy, co to jest solidarność. W języku potocznym posługujemy się słowami nie do końca sprecyzowanymi, ale jakoś się generalnie rozumiemy, bo wiemy, jakie tam doświadczenie za tym stoi. Ale zadanie filozofa polega na tym, żeby to doprecyzować, żeby pewne rzeczy od siebie odróżnić. Pani tą próbę różnicowania przedstawiła, przywołując różne tam pojęcia. Ja myślę, że tak czułem, że solidarność jest jakoś związana z miłością. Coś, nawet niektórzy mówią, że to jest miłość, jakaś forma miłości. Starałem się pokazać, że nie, że to jest coś, co wyrasta na podłożu miłości, ale samo nie jest miłością, w czymś innym. Bez miłości nie ma solidarności, ale solidarność jest pewną formą wspólnoty, która łączy ludzi zdolnych do miłości, ale nie siebie wzajemnie, tylko innych, tych potrzebujących, tak w dużym uproszczeniu. Ale jeżeli solidarność jest jakoś tak związana z miłością, to ona jest ukierunkowana na dobro. A teraz wracam do tolerancji. A tolerancja do czego się odnosi? Co my tolerujemy? No tak, wszystko w pewnym sensie, nie, ale na pewno nie tolerujemy dobra. Toleruje się rzeczy złe. Toleruje to, co mi przeszkadza u innej osoby, prawda? To tolerować, to znaczy znosić coś. Cierpliwie znosić do czasu. To jest tolerancja. No więc na pewno tolerancja nie ma nic wspólnego z solidarnością, bo jest ukierunkowana na dobro, a nie na tylko unikanie, czy maskowanie, czy dystansowanie się od zła. Bo jak w takim razie rozmawiać o rzeczach trudnych? Rzeczowo. Nie bać się. Nie unikać rzeczy trudnych. Nie uciekać. Opisywać rzeczywistość tak, jak ją naprawdę widzimy. Nie próbujmy grać. Kierować się tym, że być może kogoś urazimy. To jest ważne, bo oczywiście kierujemy się szacunkiem, prawda? Ale szacunek nie oznacza autocenzury. Jeżeli opisujemy świat, mówiąc, ja to tak widzę, rzeczywiście tak to widzimy, to po pierwsze nikogo nie obrażamy, tylko opisujemy to, co widzimy. Po drugie, obdarowujemy drugą osobę swoim światem, a nie jakąś fikcją, wyobraźnią. I wtedy dopiero się zaczyna autentyczny dialog. Dialog polega tylko, ma sens, kiedy ja mówię to, co ja widzę, tak na co widzę, co myślę, a pani mówi, co pani widzi i myśli. To może być zdarzenie w pierwszym momencie, nie? Ale kiedy ja widzę i dostaję tą informację od pani, to wiem, że ten świat, który ja widzę, może być postrzegany inaczej. Co wcale nie znaczy, że my nie możemy dojść do pewnego porozumienia. Mnóstwo jest takich pięknych przykładów, ale wyobraźmy sobie, pani patrzy na figurę, widzi pani trójkąt, nie? A ja patrzę na tą samą figurę i widzę okrąg. Możemy się posprzeczać, pozabijać. Ktoś powie, oboje macie rację, tylko patrzycie z innej perspektywy. To jest stożek. A chodzi o to, żeby poprzez rozmowę, poprzez autentyczny dialog zobaczyć całościowy ogląd. Mój ulubiony filozof Hegel mówił, prawda jest całością, a nie tylko jednostronnym oglądem, prawda? Skoro solidarność jest jeszcze przed nami, to co tak naprawdę nas czeka? Co jest jeszcze przed nami? To ja nie jestem takim mędrcem, żebym tutaj jakieś podsuwał pomysły. To ja myślę, że zadbajmy o tą wrażliwość sumienia i,
no bądźmy otwarci i reagujmy. To jest jedna rzecz, właśnie ta wewnętrzna. Ale druga też jest ważna. Bardzo bliska Tischnerowi. Odwaga. Mamy robić to, co do nas należy. A co z tego wyniknie, to nie wiem. Wie pani, ja w tym świecie tyle cudów widziałem. Tyle cudów widziałem. Rzeczy, które no, nie miały prawa się wydarzyć, a się wydarzyły. Ale te cuda, które my widzimy z jakiejś tam perspektywy, one potrzebują takich małych, prostych działań, gestów nas, codziennych. Nie? A nagle się okaże, że to w jakiejś szerszej perspektywie okazało się przełomowe.